Mamy 19 marca. Mamy na działce dzisiaj przebiśniegi. Możemy sobie pooglądać. Chociaż śniegu już nie ma. No, piwonie wychodzą, tak jak widać w Poznaniu. Na początku wiosny no i mamy też, co my tu mamy, krokusy mamy. Ładne krokusy. Pszczółki dzisiaj widzieliśmy, ale teraz już się jakoś pochowały. Trochę podlaliśmy. Hortensje jeszcze nie są odsłonięte. No, tutaj chyba jakiś żonkil czy coś takiego. Pewnie za chwilę, za dni kilka będzie chciał kwitnąć. Jest chyba, zdaje się, pączek żonkila czy czegoś takiego. No, a co dzisiaj? Dzisiaj zająłem się drzewami. Poprzycinałem tą jabłonkę. Kupa gałęzi, ale pozbyliśmy się gałęzi. Mamy rębarkę. Rębarka taka wolnoobrotowa. Na frezie taka, nie taka szybkoobrotowa, co wyje i jest niebezpieczna, tylko taka no, robi takie zrębki, nie? Także fura gałęzi i wszystko, zobaczcie, wszystko rozłożone na działce, na grządkach i zagospodarowany materiał jako ściółka. No, a tu co mamy? Tu mamy czarną porzeczkę, też pączki już takie całkiem zacne. No, gdzie ta moja łapa? O, tak jak widać, pączuszki już tak się ku pękaniu. Tutaj jest jeden, widzę. O. Tak, czyli no, teraz jeszcze muszę namierzyć. Ja tu sekunda, co ja tu widzę. Muszę dalej. O, teraz już mam. No, także takie listki już na. Ale się drze jakiś kruk. No, także takie listki na czarnej porzeczce. Nie chcę wyostrzyć. Trzymy się tu postarać. Dopiero wtedy wyostrz. Jeśli w ogóle. No, także ładne. No i co? Także pograbione dzisiaj. Zrobione. A w foliaczku, nie, to jest poliwęglaniaczek, tak się to nazywa, tak mamy w naszej szklarence, czy jak to zwało. O, tu jest ciepło, zamykamy wrota.
Okienka jeszcze się nie otwierały dzisiaj, bynajmniej jak jesteśmy na działce. Tu już trochę przekopane, pograbione. Tu Dorota posadziła jakieś chyba sałata, jak się nie mylę. A tu rzutkiewka. No, także to rośnie sobie o własnych siłach. Rzutkiewka, to sałata. No. Nic nadzwyczajnego. Mamy, o, temperaturę mamy, możemy sobie zobaczyć, 19,2 stopnia w powietrzu. Tu na drugiej maszynce 20,8. Możemy zobaczyć out. Aha, bo tu jest czujnik, tak. Out to jest traktowany ten tutaj. Ta druga folia w foliaku. To jest wewnątrz tej budy. Czyli out. Out ma, tak jest w tej chwili. Out. Maksymalny było 27, czyli 27 w tej budce było. Potem co? Co tu jest grane? Aut minimalny, a ciekawy. Ciekawy z jakiego terminu. Coś tu mi nie pasuje. Ten pomiar. Minus 20, nie, 27 było maksymalna, ale minus 20 stopni, minus 21, to chyba w ogóle, nie wiem, z jakiegoś okresu to coś mi tu nie bardzo ten miernik pokazuje, jakiś pewnie biedronkowy albo coś, pokazuje co chce. No, wodę jeszcze mamy na działce nieotwartą. Także żyjemy na razie z wody z oczka tylko. Tutaj mamy ładny jarmuż. No co, rośnie sobie. Tu nic ciekawego. Tu jest chyba kiwi. Gdzieś. Tu jest chyba kiwi. Ale kiwi na razie nie wykazuje jakiś. A, sekunda, coś tak jakby. Coś tu jednak, coś będzie. Kiwi chciał chyba puszczać. No. Także jakieś pierwsze oznaki wiosny na kiwi. No, no i co? Reszta drzew. Na razie wszystko śpi jeszcze. No, tutaj ten krokus ładny. Jakiś żółty się odznacza. Ładne te krokusy. Pierwsze kwiatki po zimie to zawsze wyglądają ładnie. O, potłuczona. Kto wie, czy ja nie załatwiłem tej kuli. Dzisiaj jak obcinałem te badyle na jabłonce, to kto wie, czy mnie jakieś gałąź nie potłukło. Bywa i tak, jak się drwa rąbie, to i biury lecą.
Co tu mamy dalej? Też ładne krokusy. O, te są ładniejsze. Te mi się bardziej podobają. Jest trochę zielonego. Trochę ładnie to wygląda. Aż się oko cieszy. O. Proszę, jaki ładny krokus. O, tu mamy inny. Tu mamy biały. Też ładny. Biały krokus. Dobra. Tu przy... O, tu są ładne. Czemu ja tu nie polazłem jeszcze? Tu są takie mniej, takie intensywne żółte. Tu są jaśniejsze fioletowe, a tu są ciemniejsze fioletowe. O, a tu są ciemnożółte, ładne krokusy. Fajnie to wygląda. No. O, tu jest. O, tego wam muszę pokazać. Ten jest przezacny. O, elegancki. Dzisiejszy sprzęt daje możliwość filmowania takich rzeczy, których wcześniej by się na pewno nie udawało. A dzisiaj proszę. Różne korekty. Zbliżenia, jasność, cuda wianki. Co my tu dalej mamy? Tu jakiś... Tu jaki ładny. O, i pszczółka jest. O. I mamy pszczółkę. Ciekawe, czy nie. Uciekła, ale krokus za to ładny jest. I tu nie jeden, tylko dwa. Tak, człowiek spragniony wiosny. Tu i każda rzecz tu cieszy. Kolejny krokus. Ładnie to wygląda, jak się... Taki wiosenny widok. No, to czekamy na wiosnę. Oczku ryby się już ruszają. Widać je tu chyba. Chyba. Trochę mniej żwawo. Słońce, czy to ze słońcem, jak to robić. Dobra. A tutaj co mamy? Tu jest pigwa. Pączki są. Jakieś tam. To są pączki pigwy. A tu jest jagoda kamczacka. I też już ładnie zaczyna. Nawet chyba ku kwitnieniu się będzie miała. No.
Jagoda kamczacka. O, a tu jakie krokusy ładne, duże. Jest spory. Ten jaki ładny, duży taki. Kozak. Elegancki. Duży krokus. Tu. Kępka. Tych dużych. No. Nie, ten jest największy. Ten jest największy. No. Także na działce. Wiosna przychodzi.